Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Troszkę inna sceneria, ale postanowiłam wykorzystać to, że dzisiaj zmieniam pościel, więc łóżko mam całkowicie gołe, więc się po prostu na nim tutaj rozsiadłam. A jest tu bardzo jasno w tamtym pokoju, jak wiecie, ono jest od południa, więc jest bardzo duże słońce, jest strasznie gorąco. Więc stwierdziłam, że wykorzystam właśnie to, że sypialnię mam od północy, więc jest tu tak dosłownie odrobinkę chłodniej. Najwyżej będę się wspomagać wiatrakiem, który sobie nabyłam ostatnio drogą kupna, który mogłyście widzieć w poniedziałkowym vlogu. Jeśli nie widziałyście, to Was odsyłam. Więc w razie czego może być jakiś szum słyszalny właśnie, bo czasami mogę ten wiatrak włączać. Natomiast dzisiaj pobawimy się w bardzo długi i przegadany film, czyli zabawa Facet jest 10 na 10, ale... Jest to zabawa, która normalnie krąży na Instagramie, gdzie właśnie wrzucamy swoje takie sugestie na zasadzie facet 10 na 10 oznacza, że z wyglądu jest po prostu dziesiątka, jest wiecie, cacuszko. Cokolwiek dla Was te 10 nie oznacza, tak? Bo dla każdego będzie to zupełnie inny wygląd. Natomiast potem dokładamy różne cechy, czy też może przywary, czy nie wiem, sytuacje, cokolwiek, różne takie elementy, które w teorii mogą nam obniżać jego właśnie notę, czyli już nie jest 10 na 10, ale czy na przykład to, że nie wiem, jest innej wiary, albo to, że jest mami synkiem, wpływa jakoś na naszą ocenę tego faceta. Ja na Instagramie kilka razy taką zabawę właśnie z Wami robiłam, natomiast zobaczyłam, że Agata z kanału Pokój Agaty nagrała w ogóle takie coś właśnie na YouTube i to było w zasadzie za namową Magdy z kanału Madziow, która sama takiego filmu nie nagrała, więc Magda, bierz się do roboty i nagrywaj. I ja stwierdziłam, że to jest naprawdę dobry pomysł, dlatego że wiecie, na Instagramie jak odpowiadamy i powiedzmy jest to jakiś tam napis, to wiadomo, że troszkę skracamy naszą wypowiedź, żeby mniej pisać, żeby to było bardziej skondensowane, a tu na YouTube ja tu mogę po prostu gadać ile wlezie i nawet nie trzeba mnie oglądać, można mnie słuchać, bo to nie jest żaden tutorial, można gdzieś puścić w tle i nie wiem, lepić pierogi, golić nogi, prasować, cokolwiek, co chcecie robić, po prostu sobie możecie robić, a ja sobie tutaj będę siedzieć, gotować się w pokoju i do Was gadać. Tak więc tak ta zabawa mniej więcej się przedstawia, mam od Was chyba z 50 różnych propozycji, więc zobaczymy przez ile dzisiaj przejdę z moim oczywiście bardzo długim gadaniem i w ogóle już przy długim wstępem. Ale myślę, że taka zabawa w ogóle może być bardzo fajna tutaj na YouTube, żeby właśnie pogadać i oczywiście też zachęcam Was, żebyście komentowały, jakie jest Wasz punkt widzenia na przykład do niektórych tych stwierdzeń, do których ja się będę odnosić, bo też właśnie pamiętajmy, każdy z nas trochę inaczej postrzega niektóre rzeczy. Dla jednych one będą niezwykle istotne, dla drugiej osoby nie będą istotne i to też jest dobre, jakby jesteśmy różnymi ludźmi i mamy różne wartości w życiu, nie musimy mieć tych samych i to, że ktoś ma inną, nie znaczy, że ona jest gorsza. To też pamiętajmy. Jeżeli się z kimś nie zgadzamy, to bardzo Was proszę po prostu o kulturę wypowiedzi, o nieubliżanie sobie, o niewyzywanie się, o właśnie, wiecie, utrzymanie tego wszystkiego, po pierwsze trochę w lekkim tonie, bo to jest zabawa, z drugiej strony właśnie w kulturalnym tonie, bo na tym mi zawsze najbardziej zależy. Ja nie wyrzucam nikogo z kanału, dlatego że ktoś ma odmienne zdanie od mojego, nigdy tego nie robiłam. Nawet jeżeli ktoś uważa, że ja pieprzę głupoty, to też jakby nie jest to dla mnie powód, żeby kogoś właśnie z kanału wyrzucać. Natomiast jeżeli właśnie będziemy sobie wzajemnie ubliżać, w sensie Wy będziecie sobie wzajemnie ubliżać w komentarzach, no to niestety tam są drzwi. No dobra, więc zaczynamy i zaczynamy od tego, że facet jest 10 na 10, ale ma byłą, która nie chce dać mu spokoju. I to wszystko zależy, oczywiście w każdej odpowiedzi będzie to wszystko zależy, to jest podstawowa odpowiedź, to zależy. Zależy jak on do tego podchodzi, bo oczywiście była, to jest jeden czynnik, ale jak on reaguje? Czy on reaguje tak, że na każde jej zawołanie biegnie, co by trochę oznaczało, że chyba nie do końca jest ta relacja w jakiś tam sposób skończona, a z drugiej strony właśnie może na przykład on sam też chce, żeby ona mu dała spokój i w czynny sposób próbuje zakończyć tą relację. Ja też jestem byłą i na przykład mam jakieś sprawy jeszcze do mojego eksa i może na przykład jego nowa kobieta postrzega, że ja ciągle nie chcę dać mu spokoju. Więc też wszystko zależy, jakby jeżeli ja mam faceta i on jest moim facetem jest w tej chwili i powiedzmy, że jest to już relacja ugruntowana, czyli nie, że żadna, nie wiem, pierwsza, druga randka, no to ja oczekuję, że ja jestem w tym momencie ważniejsza niż na przykład jego była. Natomiast jeżeli właśnie on nie potrafi za bardzo odciąć się od tej swojej byłej i cały czas gdzieś ta relacja non-stop jest i non-stop wraca i nie daj Boże przeszkadza nam w jakichś planach, no to wydaje mi się, że to chyba jednak nie jest... Znaczy,
To pewnie byłoby widoczne na samym początku relacji też, dlatego że na samym początku relacji na pewno gdzieś ta byłaby się pojawiła, skoro nie chce dawać mu spokoju, więc myślę, że ja bym głębiej w ogóle w taką relację nie weszła. Jest potencjał, że może po prostu facet się trzyma tej byłej, powiedzmy, z braku laku, coś w tym stylu, i może z czasem zmieni swoje podejście, ale to jest bardzo zgubny sposób myślenia, bo my kobiety mamy tendencję myśleć, że może facet dla nas się zmieni. I może faktycznie on się czasami zmieni, może faktycznie coś tam, wiecie, się dopasujemy wzajemnie, ale diametralnie facet się nigdy nie zmieni. Tak samo jak my się diametralnie nigdy dla faceta nie zmienimy. Natomiast my niestety mamy tą tendencję do takiego myślenia, że facet się dla nas zmieni, co jest właśnie bardzo zgubne. Tak więc jeżeli widzimy, że facet bardzo dużo czasu poświęca swojej ex, no to dla mnie jest to może nie tyle, że czerwona flaga, ale żółta flaga. Już bym się tutaj bardzo przyglądała tej relacji i zastanawiała się, czy ona właśnie jest w zdrowym, jakby w zdrowym punkcie, czy mimo wszystko tam jest jeszcze coś nie do końca zakończone i może jednak nie ma sensu się ładować w taką relację. Tak więc ja bym powiedziała, że to jest takie 4, 5, coś takiego na 10, no bo tak jak mówię, jest potencjał, jest szansa, ale może jednak, no właśnie, niekoniecznie. Wybaczcie, ja sobie będę tutaj, wiecie, żeby Wam nie świecić moimi kropelkami, będę czasami korzystać z chusteczki. Lecimy dalej, facet jest 10 na 10, ale jąka się. I powiem Wam tak, to jest moje osobiste, ale ja bym chyba nie mogła być z facetem, który się jąka. Ja sama, jak wiecie, mówię bardzo szybko. Jestem osobą ogólnie dynamiczną, która działa szybko. Wydaje mi się, że moja cierpliwość na to by nie pozwoliła. To nie jest kwestia, że jąkasz się out i jakiekolwiek inne, wiecie, niedociągłości out, tylko akurat ta konkretna, wydaje mi się, że w moim konkretnie, że w moim przypadku raczej by się to nie sprawdziło, że mnie by szlak trafił, zanim ktoś by się wypowiedział i to by na pewno mocno zaważyło na naszych relacjach, na tym, w jaki sposób rozmawiamy, jak bardzo ja jestem zniecierpliwiona i w pewnym sensie może dojść do tego, że nie będę chciała w ogóle z takim człowiekiem rozmawiać, bo nie chce mi się czekać na jego odpowiedź. To tak jak mówię, to jest bardzo moja indywidualna sprawa, bo ja jestem osobą szybką i dynamiczną. Ja też nie poznałam osoby, która się jąka, tak więc w sumie mam 40 lat, ale autentycznie nie spotkałam osoby, która się jąka. Nie miałam dłuższych relacji z takimi osobami. Możliwe, że to jest moje wyobrażenie w ogóle w głowie, możliwe, że tak naprawdę osoba, która się jąka, potrafi się szybko wypowiedzieć i to też nie jest problem, że to są jakby tylko momenty, w których na przykład gdzieś następuje jakieś przeciąganie tych wypowiedzi. No w sumie osobą, która się jąka, jest Jurek Owsiak, chyba najbardziej znaną, popularną, i on wypowiada się dosyć szybko i są tylko takie elementy, takie przerywniki i to okej, ale czasami jak się, powiedzmy, nie, może czy w kawałach, czy w kabaretach, jak są osoby jąkające się, to one bardzo długo się wypowiadają i dojście do sedna zajmuje za długo czasu, więc tutaj bym powiedziała, że chyba jesteśmy tak poniżej połowy, może 4 na 10, bo to tak naprawdę tutaj zależy, ale w moim osobistym przypadku wydaje mi się, że jeżeli by to, sama zaczęłam w tej chwili właśnie długo się wypowiadać, w moim przypadku jeżeli by to było prowadziło do bardzo długich wypowiedzi, to chyba bym nie dała rady. I facet jest 10 na 10, ale potrzeby jego przyjaciół są dla niego ważniejsze niż partnerka. I trochę wracając do tego, co powiedziałam przy pierwszym punkcie. Na jakim etapie znajomości jesteśmy? Jeżeli to jest pierwsza, druga randka, to wydaje mi się, że to jest naturalne, że przyjaciele są jednak na wyższej pozycji niż nowo poznana osoba. Jeżeli jesteśmy długo ze sobą, jeżeli już jesteśmy, wiecie, tak na poważnie i nie wiem, oczywiście zależy kto jak uzna za długo, ale jeżeli faktycznie to już jest długi związek, no to wydaje mi się, że jednak partnerka powinna być wyżej niż przyjaciele. Co z drugiej strony, pamiętajmy, że przyjaciele też są bardzo ważni i przyjaciele są na całe życie. Z jednej strony tak się mówi, że partnerki się zmieniają, przyjaciele są na całe życie, ale też pamiętajmy, że partnerki, przyjaciele też czasami się rozpadają przyjaźnie z różnych powodów, a partnerka może zostać, czy też partner. Tak więc to tak z tym akurat powiedzeniem bym uważała. Natomiast to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że przyjaciele są bardzo ważni w życiu i jednak powinni być wysoko w naszych, nie wiem, priorytetach czy w naszej hierarchii tego, w jaki sposób postępujemy. Ała, zatkało mi się właśnie ucho, co się stało? Więc ja bym nie negowała tego, że potrzeby przyjaciół są ważne,
Tylko też pewnie wszystko zależy od tego, czy mamy tutaj zachowany jakiś taki złoty środek, czyli że ja również jestem ważna, że czasami się może zdarzyć, że coś będzie ważniejsze, ale że ja nie mam takiego poczucia, że jestem gdzieś, wiecie, odpychana na boczny tor. Wtedy raczej nie. Takiego uczucia nie chcę, nie chcę czuć, że nie jestem istotna dla swojego partnera, więc jeżeli mówimy o takim już właśnie ekstremalnym przypadku, to tu bym powiedziała, że 3 na 10. Natomiast jeżeli mamy tutaj tak powiedzmy wyśrodkowane to i mamy taki wiecie, zdrowy balans tego wszystkiego, no to bym powiedziała, że to jest powiedzmy 7-8 na 10, coś takiego, że no fajnie by było, gdybym ja była zawsze najważniejsza, ale też rozumiem, że jednak no przyjaciele też są bardzo ważni. Facet jest 10 na 10, ale dłubie w nosie i myśli, że nikt nie widzi. Ludzie, przecież my wszyscy dłubiemy w nosie. I czasami też dłubiemy w nosie w miejscu publicznym, gdzie myślimy, że nikt nas nie widzi i ktoś nas może zobaczyć, tak? Więc dłubiemy w samochodzie siedząc. Naprawdę człowiek dłubie w nosie, więc to jest jakby naturalne. Zwłaszcza jeżeli na przykład coś gdzieś nas boli i próbujemy się czegoś pozbyć, bo na przykład dotkniemy nosa i gdzieś po prostu coś tam uwiera, tak? No to jest trochę naturalne. Oczywiście najlepiej to zrobić w miejscu ustronnym albo, nie wiem, jakoś tak, wiecie, się skitrać może, jeżeli już naprawdę nie możemy wytrzymać. Ale no, znaczy powiem tak, jeżeli by dłubał w nosie przy jedzeniu w restauracji na przykład czy coś, no to trochę nie. Natomiast ogólnie, no pamiętajmy o tym, że każdy dłubie w nosie, więc dla mnie to takie jest, wiecie, zależy, ale tu bym powiedziała może 8 na 10. Facet jest 10 na 10, ale chcę, żebyś trochę schudła. No i powiem Wam tak, to, że mężczyzna chce, żebyśmy schudły trochę, niekoniecznie musi być czymś negatywnym. To może być też pozytywne, może być na przykład poparte dodatkowo jego działaniami, tym, że nam, nie wiem, przygotowuje zdrowe posiłki, tym, że nas wyciąga na spacery, tym, że nas dopinguje w tym wszystkim. To może być wszystko określone bardzo taką kochającą relacją i taką bardziej relacją właśnie dla zdrowia. Jeżeli facet jest chamem i po prostu, nie wiem, wytyka moje mankamenty i mój tłuszczyk, na przykład pokazując, zobacz jaka tamta ma płaski brzuch, szkoda, że ty takiego nie masz, to sorry, ale to jest krótka piłka i nara, tak? No jakby wiedziałeś, na co się piszesz, ja nie przytyłam z dnia na dzień, tak? Jakby jak kogoś poznaję, to on widzi, jak wyglądam, więc hello. Więc oczywiście to wszystko zależy od tego, w jaki sposób do tego podejdziemy. Bo możemy podejść do tego właśnie w bardzo taki fajny, wspierający sposób, razem jako para, coś robiąc wspólnie, dopingując się wzajemnie, wynagradzając się wzajemnie na przykład różnymi rzeczami, a możemy właśnie podejść do tego w sposób chamski i uwłaczający. Więc jeżeli podchodzimy do tego w sposób chamski i uwłaczający, to w ogóle minus jeden i narty. Natomiast jeżeli taki, wiecie, kochający, wspierający, taki wspólny, że robimy coś razem, to dla mnie to nie jest problem, że na przykład ja zrzucę trochę wagi, to też będzie jakby na zdrowie dla mnie i będą to też wspólne rzeczy, które razem robimy. Więc dla mnie to nie jest jakiś taki tutaj dylemat, więc moim zdaniem dalej pozostaje 10 na 10. Facet jest 10 na 10, ale jest 20 lat młodszy. I drugie było, facet jest 10 na 10, ale jest 10 lat młodszy. Zastanawiam się, czy tutaj, powiem Wam tak, jest duża różnica, bo ja mając 40 lat, 20-latek, to jest kompletnie inne pokolenie. To jest, i też pamiętajcie, że on ma inne potrzeby życiowe, inne spojrzenie na życie. Jest w innym w ogóle momencie swojego życia. On dopiero wchodzi w dorosłość. No, 20-latek tak naprawdę jest dzieciakiem jeszcze. Ja przyznam Wam się, że nie wyobrażam sobie w moim wieku teraz, mając 20 lat, mając 40 lat, być z 20-latkiem. Wydaje mi się, że byłoby to raczej niemożliwe, że nie wiem, czy bym znalazła jakiś wspólny język. To znaczy, myślę, że gdzieś w jakichś rozmowach takich luźnych, bardzo tam wśród znajomych, tak, ale na dłuższą metę, jako partnerzy, chyba bym tutaj nie złapała. 10 lat, wydaje mi się, że jest już troszeczkę bardziej realne, tak? Bo tutaj już mówimy o 30-latkach, którzy w zasadzie już mają pracę, miejmy nadzieję, że mają gdzie mieszkać, może niekoniecznie mieszkają z rodzicami, ale to też nie jest jakoś negatywne, ale to potem dalej jest, więc o tym opowiem trochę później. Więc troszkę inaczej już podchodzą, tak? Oni skończyli studia, już jakąś mają tam karierę obraną, ścieżkę przynajmniej, albo może na przykład mieli jakąś ścieżkę i teraz jakby troszkę jest to inne, już i też znowu inne pokolenie, tak? No bo mamy kolejne 10 lat, kolejne pokolenie przeszło. Więc wydaje mi się, że z 10 lat młodszym facetem jeszcze byłabym w stanie złapać jakiś tam kontakt, natomiast 20 lat młodszym to byłoby takie trochę pokazywanie mu, nie wiem,
Star Warsów na przykład z lat 80. Dla niego to w ogóle byłoby po prostu coś dziwnego, tak? A dla mnie, wiecie, norma. Więc wydaje mi się, że 20 lat młodszy to nie... Jakby pamiętajcie, to ja mówię z mojego punktu widzenia, tak? Jeżeli wy jesteście z kimś, kto jest powiedzmy prawie 20 lat młodszy od was, spoko, albo 20 lat starszy, spoko na zdrowie dla was. Jakby to ja w ogóle tego nie neguję. I też pamiętajcie, że każdy, jesteśmy po prostu różni. Dla mnie, jeżeli miałabym mówić o 20-latku, o facecie, który ma 20 lat, to raczej nie widzę za bardzo przyszłości tutaj, raczej bym powiedziała 2 na 10. Natomiast przy 30-latku myślę, że 7 na 10, bo to wszystko zależy, tutaj jest potencjał. Facet jest 10 na 10, ale nie dogadujemy się w łóżku mimo rozmów. I dla mnie osobiście byłby to duży problem. Tam jeszcze było też kilka podobnych pod tytułem na przykład nie chcę w ogóle uprawiać seksu. No i powiem wam, że dla mnie byłoby to prawdopodobnie jakieś 2 na 10. Osobiście, tylko i wyłącznie z mojej perspektywy, dla mnie seks jest niezwykle istotny. Pamiętajmy, że nie dla każdego seks będzie istotny. Są osoby, dla których on będzie miał zupełnie wtórne znaczenie. Inne rzeczy będą zdecydowanie istotniejsze w przypadku na przykład relacji i związku niż seks. I to też jest ok. Ja jakby nie wchodzę tutaj jakby w buty tym osobom. Mówię to tylko i wyłącznie z mojej perspektywy, że w moim odczuciu byłoby to problematyczne. I myślę, że pewnie nie byłabym za długo w takim związku, w którym właśnie ta sfera zaczyna gdzieś cierpieć, czy może nawet się za bardzo nie rozwija. Byłoby to frustrujące, tak jak mówię, z mojej perspektywy, byłoby to dla mnie frustrujące i raczej tutaj bym powiedziała właśnie takie 2 na 10, bo chyba, że jeszcze jest ewentualnie, chociaż tutaj jest mimo rozmów, no bo właśnie chciałam powiedzieć, że może, nie wiem, wybranie się do seksuologa by pomogło. Natomiast pytanie, czy właśnie ze strony partnera jest ochota, żeby próbować rozwijać tą sferę, bo może właśnie partner ma mniejsze potrzeby seksualne. Jeżeli jesteśmy niedopasowani tutaj w tym zakresie, to może być to potencjalnie dosyć duży problem właśnie długofalowo patrząc, bo krótkofalowo możemy tego nie dostrzegać, natomiast długofalowo to może się okazać, że będzie to problematyczne. Facet jest 10 na 10, ale ma dziecko. I akurat ja to znam z autopsji, mój były miał już dziecko. Pamiętajcie znowu, każdy będzie inaczej do tego podchodził. Są osoby, które nie chcą się wiązać z kimś, kto ma dziecko. Dla mnie to nie jest żaden problem, więc dla mnie to po prostu pozostaje 10 na 10. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób on się do dziecka odnosi, w jaki sposób się do jego matki odnosi, jak wyglądają te relacje. W takim wypadku też warto pamiętać, że to dziecko zawsze będzie najważniejsze. Tutaj już jakby, jeżeli macie potrzebę być najważniejszą osobą w życiu, to wiedzcie, że nie będziecie, bo to dziecko będzie najważniejsze dla tej osoby. Więc warto też mieć to na uwadze w kontekście też budowania relacji i wykazywać się bardzo dużą cierpliwością. Znaczy ogólnie, jeśli chodzi o bycie w związku z kimś, z partnerem, kto ma już dziecko, to jest w ogóle bardzo długa i skomplikowana sprawa. Ja sama osobiście popełniłam mnóstwo błędów, ale widzę to dopiero z perspektywy czasu. Nie widziałam tego mając właśnie, wiecie, będąc 15 lat młodszą, mając 25, 6 i tak dalej lat. Tak więc, no w moim odczuciu to nie wpływa na, nie wiem, zmniejszenie atrakcyjności faceta, więc dla mnie tutaj dalej jest 10 na 10. Dalej, facet jest 10 na 10, ale nie umie gotować. I pytanie, jak bardzo nie umie gotować? Czy tak totalnie nie umie gotować? Czy na przykład próbuje, ale mu nie wychodzi? Czy może ma inny gust niż ja? Ja umiem gotować, więc de facto nie byłby to może jakiś taki, nie wiem, bardzo duży problem dla mnie, że ktoś nie umie gotować. No bo jeżeli na przykład, nie wiem, posprzątałby potem w kuchni po mnie, to okej, to myślę, że moglibyśmy się tak dzielić. Albo na przykład przytachał zakupy, albo może chociażby pokroił cebulę, nie wiem. Jeżeli byłby skłonny, wiecie, do mimo wszystko wspólnego na przykład uczestniczenia w kuchni, no to dla mnie to nie byłby duży problem, bo moglibyśmy po prostu razem coś wspólnie robić, dzielić się powiedzmy obowiązkami na to, co ja robię, a co on robi i to dla mnie w tym momencie no nie jest kłopot, tak? Ewentualnie zawsze są knajpy, zawsze można gdzieś wyjść, chociaż wiecie, przy obecnej inflacji to chyba już znowu będą kolejne zaraz te doniesienia, że Polacy coraz mniej jedzą w restauracjach. Jakiś czas temu były, że coraz więcej jemy, a teraz, że coraz mniej jemy, te biedne restauracje po pandemii to tak chyba się nieprędko wygrzebią.
W każdym razie dla mnie to nie jest jakaś tam bardzo duża ujma, więc ja bym tutaj zostawiła 10 na 10, właśnie pod warunkiem, że jest chętny, bo jeżeli siedzi, nie wiem, na kanapie i nie ma ochoty w ogóle uczestniczyć i oczekuje, że ja zrobię zakupy, ugotuję i posprzątam, to nope, to ja takiemu panu dziękuję, to minus jeden i tam są drzwi. Ale jeżeli właśnie tak jak mówię na początku, jeżeli chcę uczestniczyć w tym, jeżeli chcę pomóc, jeżeli posprząta, jeżeli jakoś to jest razem, to mi to zupełnie nie przeszkadza i zostaje 10 na 10. Dalej, nie lubi okazywać czułości. I dla mnie to by było nisko. Dla mnie to by było takie 1 na 10, bo pytanie, czy nie lubi okazywać czułości w miejscach publicznych, czy w ogóle, czy na przykład przy rodzinie też nie, gdzieś jak na przykład powiedzmy jesteśmy u cioci na imieninach, że na przykład nie pocałuje mnie w policzek, czy nie przytuli, nie dotknie. Dla mnie byłby to bardzo duży problem. Ja jestem osobą jakby przylepą. Lubię się przytulać, lubię się dotykać, lubię okazywać czułość, tak? Jeżeli jestem z drugą osobą, złapać się za rękę, pocałować, tak wiecie, objąć. Dla mnie to są istotne rzeczy, tak? No, nie wyobrażam sobie być w takiej relacji, gdzie siedzimy i wyglądamy trochę jak rodzeństwo, tak? Że się nie dotykamy, nie patrzymy na siebie, nie flirtujemy może troszeczkę. To jeżeli on nie lubi tego typu rzeczy i nie lubi okazywać czułości, to raczej byłoby to dla mnie 1 na 10. Nie wiem, czy w ogóle bym weszła w taką relację, bo to pewnie byłoby też na początku widać, kiedy byśmy zaczęli randkować, jak to wygląda, tak? No jeżeli, jakby jeżeli byśmy byli na randce, już któraś z kolei randka i tak wiecie, no zaczyna się coś dziać, ale on, to jak ja bym wiedziała, że coś się zaczyna dziać, jeżeli on nie lubi okazywać czułości? Takie, chyba, to nie byłby chyba facet dla mnie. Kolejne, jest dużym zazdrośnikiem, czyli przeszliśmy po prostu dramatycznie z jednego krańca na drugi kraniec. No nie, duży zazdrośnik nie, bo to jest bardzo toksyczne już w tym momencie. Można być zazdrosnym zdroworozsądkowo i dawać do zrozumienia, że powiedzmy, nie wiem, czy moje zachowanie na przykład komuś nie odpowiadało, czy nie wiem, czy tamten ktoś, kto na przykład za bardzo ze mną flirtował, czy coś w tym stylu, że komuś się nie podobało to, ale być zbyt dużym zazdrośnikiem pod tytułem, że nie wiem, przychodząc ktoś przytrzyma mi drzwi, a mój partner zrobi mi awanturę, że ja tutaj nie wiadomo co zrobić, to nie, to tutaj to jest w ogóle minus, to dziękuję bardzo, ale wydaje mi się, że taka zdrowa zazdrość, w sensie mówię zdrowa zazdrość, tak, nie mylmy właśnie z toksyczną zazdrością, ale zdrowa zazdrość jest wskazana w związku, żeby pokazać, że mimo wszystko nam zależy, bo jeżeli mamy partnera pompie i w ogóle, wiecie, nie interesuje nas, czy flirtuje z jakąś dziewczyną, czy nie, czy ona go dotyka, czy jakby co tam się dzieje i nie okazujemy zazdrości, to też moim zdaniem nie jest dobre, więc wszystko, żadna skrajność nie jest dobra, żadne takie skrajne zachowania nie są dobre, więc duży zazdrośnik zależy, tutaj bym powiedziała może takie 5 na 10 z założeniem, że może to nie jest taka toksyczna zazdrość i może z czasem na przykład uda nam się na tyle zaufać sobie, że może troszeczkę by to zmalało, ewentualnie jakby zdobyłby większe właśnie zaufanie do mnie. Dalej, facet jest 10 na 10, ale dba o wygląd bardziej od kobiety. Nie wiem, czy to dla mnie jest jakiś duży minus, powiem Wam szczerze. Jeszcze gdzieś po drodze było, że spędza przed lustrem 3 razy więcej czasu niż ja, więc to myślę, że można połączyć w jedno, dba o wygląd i spędza przed lustrem więcej czasu. Nie wiem, czy to dla mnie byłby jakiś taki dramat, chociaż no 3 razy więcej czasu. Ja i tak nie spędzam przed lustrem dużo czasu, więc możliwe, że w ogóle są faceci, którzy więcej spędzają czasu niż ja. Może ja bym się czegoś od niego nauczyła. Powiem Wam, że chyba nie spotkałam faceta, który by jakoś tak bardzo dbał o wygląd aż tak. Zastanawiam się, bo teoretycznie, tak jak sobie teraz o takiej sytuacji myślę, nie wydaje mi się, żeby to było bardzo problematyczne. Wydaje mi się, że, nie wiem, no dałabym powiedzmy 8 na 10, ale z drugiej strony, nie wiem, może finalnie okazałoby się to bardzo problematyczne i może by się okazało, że to jest jakoś bardzo uciążliwe. Ale to znowu dochodzimy do tego, że żadna skrajność nie jest dobra. Więc jeżeli podchodzimy już właśnie do tego tak skrajnie, no to już wtedy tak powiedzmy 3 na 10, ale tak zdroworozsądkowo tam powiedziała 8 na 10. Facet jest 10 na 10, ale jest sknerą. I sknerą podziękujemy, bo co innego jest oszczędny, co innego sknera. Też trzeba znowu rozróżnić. I znowu mamy te skrajności, prawda? Bo sknera to już jest taka skrajna oszczędność, gdzie w zasadzie po co gromadzimy te pieniądze, jeżeli nie mamy żadnych przyjemności z życia.
ale oszczędnie, warto żyć oszczędnie i zdroworozsądkowo i nie żyć ponad stan, nie wydawać niepotrzebnie kasy, tylko po to, żeby wydawać kasę, więc znowu trzeba troszeczkę to rozgraniczyć, więc ze sknerą raczej nie chciałabym być i raczej bym powiedziała tutaj 1 na 10, ale jeżeli myślimy bardziej w taki zdroworozsądkowy sposób, wiecie, są trudne czasy, inflacja, wojna w Ukrainie, wiecie, niepewność tak naprawdę, jedna pandemia, tutaj się mówi o tej małpie i ospie, za chwilę będzie jakaś kurde kolejna trzecia, znając życie, więc naprawdę jesteśmy w trudnych czasach w tej chwili, w takich, w których jakby nasze pokolenie nie było, nasze babcie pamiętają czasy wojny po prostu u nas w Polsce tutaj, tak, II wojny światowej, więc wydaje mi się, że to są takie czasy, gdzie warto jednak spojrzeć trochę właśnie na takie nawyki, na przykład wydaniowe, to źle powiedziałam, nawyki wydawania pieniędzy i zastanowić się nad tym, a poszłam od faceta, który jest sknerą. Więc o to mi głównie chodzi, tak, że żadna skrajność nie jest dobra, ale możliwe, że bycie sknerą w obecnych czasach to wcale nie jest aż taka duża wada. Więc powiedziałabym może takie, powiedzmy, 4 na 10. Dalej, lecimy, facet jest 10 na 10, ale ma 2 koty i psa. Ja nie jestem osobą, która chce posiadać zwierzaka. Nie miałam zwierzaka, nigdy też nie byłam wychowywana przy zwierzaku. U mnie zwierzęta nigdy nie były w moim życiu. Jakby ja nie stronię od zwierząt, nie uciekam od nich, ale też na przykład nie mam tak, że jak idzie jakiś fajny psiak cudzy, to się do niego zaraz przytulam i głaszczę i tak dalej. Uśmiechnę się, na przykład tam zwolnię troszkę, jak widzę, że piesek gdzieś tam do mnie biegnie, żeby na przykład, nie wiem, spokojnie gdzieś koło mnie pobiegał, ale nie mam czegoś takiego, więc nie jest to idealna sytuacja dla mnie, 2 koty i psa, zwłaszcza, że na niektóre w ogóle sierści jeszcze dodatkowo mam uczulenie, bo jak kiedyś sobie robiłam, wiecie, te testy uczuleniowe, to wyszło mi na sierść kota i na sierść psa, ale nie zawsze i nie u każdego mi ta alergia wychodzi. Czasami jestem u kogoś, kto ma psa i nie kicham, a czasami jestem i po prostu, wiecie, katar, łzawienie i kichanie. Więc to zależy, możliwe, że ja bym w ogóle nawet, wiecie, fizycznie po prostu nie była w stanie, więc dajmy na to 5 na 10, bo to tutaj, jak wiecie, ciężko ocenić. Facet jest 10 na 10, ale chce, żebyś przestała pracować. Ale dlaczego chce, żebym przestała pracować? Jest w stanie nas utrzymać? Bo wiecie, jakby różne są sytuacje. Można nie pracować, można się rozwijać w innym kierunku. Naprawdę, to zależy. Zależy też jakby, czego on oczekuje ode mnie, bo jeżeli on oczekuje ode mnie, żebym przestała pracować i zaczęła rodzić gromadkę dzieci, to tam są drzwi, tak jak już wspominałam. Natomiast wszystko tutaj tak naprawdę zależy. W moim odczuciu to, że kobieta nie pracuje na przykład i jest na utrzymaniu męża, nie jest jakąś negatywną rzeczą. Nie musimy wszystkie kobiety od razu do boju iść do pracy w imię po prostu bycia kobietą, która pracuje. Jeżeli możemy sobie pozwolić na to, żeby nie pracować i facet zarabia na tyle dużo, że jesteśmy w stanie się utrzymać, to czemu nie? To jakby dla mnie to nie jest żaden, nie wiem, żadna negatywna sytuacja w tym momencie. Natomiast warto wtedy po prostu rozwijać siebie, tak? Nie siedzieć, nie zbijać bąków na kanapie i po prostu nie robić nic, tylko w jakiś sposób poświęcić ten czas, który mamy na rozwój siebie, wiecie, na różne tego typu rzeczy. Tak więc dla mnie to nie jest jakoś taki duży minus, wszystko zależy właśnie od tego, czego oczekujemy sobie tutaj wzajemnie, czego on oczekuje, że ja, jakby dlaczego on nie chce, żebym ja pracowała, bo chce, żebyś przestała pracować. Nie, może mu nie odpowiada firma, w której pracuje, wiecie, to jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, więc tu powiedziałabym takie może ostrożne 9 na 10, bo mówię, to dla mnie nie jest nic negatywnego, tylko mamy tutaj bardzo wiele scenariuszy, które mogłyby zajść. Dalej, wracamy do zwierzaków. Ma dużego, agresywnego psa w mieszkaniu. Duży, agresywny pies wywołuje we mnie lęk. I chyba byśmy się tutaj nie za bardzo polubili, bo jeżeli pies jest agresywny, to ja bym się bała, no po prostu. Więc wydaje mi się, że chyba zależy, bo wiecie, z drugiej strony może się okazać, że owszem, jest duży pies agresywny, ale kiedy na przykład mnie już pozna i widział mnie już trzeci, czwarty, piąty raz, to już nie jest agresywny i już jest spokojny jakby w moim towarzystwie i nie skacze na mnie i ja się nie muszę go bać, więc wtedy to nie jest problem.
Natomiast jeżeli ten pies jest cały czas agresywny i na przykład, nie wiem, zaczyna szczekać, kiedy się przytulamy, albo wbija się na kanapę na przykład, czy coś, bo różnie z psami może być, to chyba nie do końca tak, by tutaj nie bardzo jest jakieś miejsce w ogóle na związek, no bo jest pies, tak, jakby ja nie neguję, jeżeli ktoś ma psa, którego kocha ponad życie i na przykład pies nie lubi partnerki, no to co zrobić no, w tym momencie? Tak więc tutaj to nie jest taka prosta sprawa, tak więc ja bym się pewnie jakoś tak mocno nie pchała w taką relację, powiedzmy, niech będzie 5 na 10. Facet jest 10 na 10, ale nie lubi kotów. Dla mnie nadal 10 na 10, nie ma dla mnie znaczenia. Kiedyś to już było w zabawie na Instagramie, nie lubi psów, nie lubi kotów i ja powiedziałam, że to dla mnie nie jest problem. Natomiast jeżeli on aktywnie nie lubi zwierząt, to znaczy na przykład, nie wiem, jesteśmy gdzieś powiedzmy w knajpie, siedzimy na powietrzu i będzie przychodził jakiś taki zbłąkany kot czy zbłąkany pies i on wręcz agresywnie, nie wiem, go odepchnie, kopnie nogą czy coś, to nie, to w ogóle zapominam, w ogóle nie ma relacji, tak, nie ma w ogóle powrotu z czegoś takiego, więc tutaj zupełnie nie. Natomiast jeżeli ktoś po prostu nie lubi kotów, bo nie lubi kotów i to wszystko i nic poza tym, jakby nie wprowadza tego w żaden czynnie w życie, swój brak sympatii do kotów, to dla mnie to nie jest duży problem, więc nadal jest 10 na 10. Dalej, facet jest 10 na 10, ale żyje się z nim zbyt spokojnie. Zbyt spokojnie. To mogłoby się u mnie nie sprawdzić. Myślę tak 3, 4 na 10, bo ja jestem ogólnie domatorką i lubię spokojne życie, ale ja też jest... Nie wiem, mam wrażenie, że trochę jestem czasami bardziej... lubię czasami gdzieś, nie wiem, coś, żeby się zadziało, coś takiego, wiecie, niekoniecznie musi się dziać codziennie, bo jeżeli przygniemy znowu w drugą stronę i jest osoba, która po prostu non-stop potrzebuje coś robić, biegać, zmieniać i tak dalej, to jest bardzo męczące i to po prostu, wiecie, wysysa całą energię. Ale tu mówimy zbyt spokojnie, więc zakładam, że jednak to jest zbyt spokojnie na mój gust, więc wtedy ja dla niego będę taką osobą, która z niego wysysa energię, więc myślę, że to nie byłaby zbyt dobra relacja. Dalej, facet też 10 na 10, ale był kiedyś kobietą. Powiem wam, nie wiem, nigdy nie poznałam takiej osoby. Nie mam pojęcia w ogóle. Myślę, że byłabym bardzo trudnym przypadkiem, bo ja bym była strasznie ciekawa i zadawała dużo pytań. Możliwe, że zadawałabym dużo takich inwazyjnych pytań, bo po prostu bardzo mnie ciekawi ta sfera. Chciałabym dużo o tym wiedzieć, chciałabym po prostu poznać w ogóle, wiecie, wiedzieć co jest, na przykład co może być jakąś trudną sytuacją, gdzie są jakieś wrażliwe aspekty tego, nie neguję w ogóle takiej relacji, zastanawiam się, czy, nie wiem, powiem wam, że trochę mnie zatkało i w sumie nie mam pojęcia, jakbym zareagowała na to. Na pewno chętnie bym poznała taką osobę, tylko boję się, że właśnie dla tej osoby byłabym trochę zbyt taką inwazyjną, dociekliwą, ścibską osobą, która zadaje za dużo pytań. Więc myślę, że tak powiedzmy 6 na 10, myślę, że coś takiego. Dalej, facet jest 10 na 10, ale lubi dużo grać na konsoli. Ale ma 40 lat i dalej gra na PlayStation. Znaczy wiecie co? Na PlayStation też są mądre gry na konsolach różnych. Dużo grać, myślę, żeby mi to przeszkadzało, bo jednak jest sporo, powiedzmy, dorosłych obowiązków. Jeżeli one nie są zaniedbane, jeżeli ja nie jestem zaniedbana, bo też się umówmy, jakby to też jest istotny aspekt, no to może granie na konsoli tak bardzo nie przeszkadza, ale jeżeli to mocno wpływa na przykład i na relacje, i na ogólnie otoczenie, i na dom, i na powiedzmy jakieś tam różne inne aspekty, no to nie, to tutaj bym powiedziała, że raczej takie 3 na 10. Dalej, facet jest 10 na 10, ale ma dużo hobby, które niestety zajmują waszą wspólną przestrzeń, bo nie ma innego wyjścia, na przykład elektronika, akwarium morskie, renowacja mebli i w dodatku po czasie rezygnuje i znajduje następne. To raczej nie. Znaczy, jeżeli mówimy tylko o tym takim malutkim przypadku bąbelkowym, to bym powiedziała 2 na 10. Ogólnie hobby i pasje są ważne.
Fajnie, jeżeli ktoś się ma, fajnie, jeżeli się nie poświęca, natomiast tutaj jeszcze jest po czasie rezygnuje i znajduje sobie kolejne, czyli trochę taki słomiany zapał. I słomiany zapał jest dobry, w sensie takie poznawanie różnych aspektów, moim zdaniem jest istotne w życiu, no bo skąd mamy wiedzieć, czy coś lubimy, póki tego nie spróbujemy. Natomiast w pewnym momencie, może tak, jeżeli mamy na to kasę, to może też jest fajnie poznawać właśnie różne rzeczy. Jest bardzo dużo tutaj aspektów, bo z drugiej strony zabiera to trochę przestrzeń, więc trochę obawiam się zagracenia mieszkania i takiego braku oddechu i takiego życia pod ciągłym, wiecie, natłokiem różnych rzeczy, bo właśnie przeskakuje z hobby na hobby i potem się to faktycznie gromadzi. Jeżeli jest w swoim hobby może trochę bardziej poukładane, czyli okej, no było akwarium, teraz się zajął, nie wiem, elektroniką, więc już tego akwarium w domu nie ma, i teraz miejsce zajmuje elektronika, to może byśmy tutaj wskoczyli na troszeczkę wyższy pułap, może jakieś 5 na 10, ale jeżeli faktycznie to jest tak, że wiecie, wszędzie jest porozwalane, bo kiedyś się zajmował czymś tam i to są te elementy, kiedyś się zajmował czymś i tu jest to, i wiecie, i w ogóle macie w mieszkaniu historię jego hobby praktycznie przez ostatnich kilku lat, to wydaje mi się, że to bym mogło jednak mocniej zauważyć i tak bym powiedziała może właśnie jakieś 2-3, bo tak jak mówię, hobby jest naprawdę ważne i fajnie, jeżeli je mamy, ale jeżeli zaczyna trochę wchodzić na naszą przestrzeń wolną i trochę tak jakby wiecie, przytłaczać, to już no nie do końca jest dobre. Dalej, facet jest 10 na 10, ale budzi skojarzenia z ex. I u mnie akurat to wcale nie jest takie najgorsze, bo to zależy jeszcze skojarzenia z czym związane, bo ja się z moim ex rozstałam w dosyć pozytywnych, no żadne rozstanie nie jest pozytywne, ale jakby jesteśmy w dobrej relacji, można by powiedzieć, i nie poszło u nas na noże i oczywiście mój ex nie jest idealny, bo gdyby był, to byśmy się nie rozstali, więc oczywiście jest sporo takich mankamentów, ale też ogólnie wcale to nie był taki zły człowiek, że tak powiem, więc wszystko zależy z czym mi się, jakby z jakimi cechami mojego ex będzie mi się ten nowy koleś kojarzył, bo jeżeli z tymi negatywnymi, no to wiadomo, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi i lepiej unikać tego typu relacji, wtedy bym powiedziała, że raczej tak 2, może 1 na 10, natomiast jeżeli z tymi pozytywnymi cechami, no to czemu nie, to uważam, że akurat tutaj jak najbardziej i moim zdaniem nadal by został 10 na 10, tak więc ja akurat po prostu no mam i takie, mam miłe wspomnienia, mam i smutne wspomnienia, myślę, że jak w każdej relacji, tak, to wiadomo, że tak jest, nie każda relacja to jest pasmo po prostu, chociaż może no nie powinnam tak mówić, że nie każda relacja, każda relacja jest inna. U mnie było dużo fajnych rzeczy, było też i dużo smutnych i przykrych rzeczy, więc wiadomo, jakby to różnie bywa, więc tutaj zależy gdzie się będzie właśnie, w których aspektach będzie się kojarzył. Facet jest 10 na 10, ale nie obcina paznokci u stóp, a potem kolejne ma dłuższe paznokcie u rąk. I niestety dla mnie to jest zero. A jakoś tak wiecie, jednak dbanie o stopy, dbanie o dłonie jest istotne i moim zdaniem jednak powinniśmy o to dbać. Ja na przykład nie maluję paznokci, dlatego że ja nie mam cierpliwości, żeby dobrze je pomalować, żeby potem je zmyć, jak mi gdzieś odpryśnie i naprawdę wolę w tym momencie po prostu ich nie malować niż chodzić na przykład z odpryśniętym lakierem na paznokciach, tak? Więc na przykład ja tak do tego podchodzę. Szkoda mi kasy chodzić do kosmetyczki co miesiąc, żeby robić sobie hybrydę i odnawiać i to robić, więc po prostu tego nie robię i po prostu chodzę z paznokciami właśnie gołymi. Czasami użyję jakiejś tam lekko barwnej odżywki i to jest wszystko, co robię. Więc uważam, że jednak jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy jak paznokcie u stóp, paznokcie u rąk, to powinniśmy jednak o to dbać i to powinno być, no jak dbać, to powinno być zadbane, tak? Czasownik się sam nasuwa. Wydaje mi się, że to jest oczywiste. Tak więc no tutaj dla mnie akurat jest zero. Jest totalnym bałaganiarzem, takim na maksa i powiem Wam tak, jeżeli bym to odkryła na samym początku, to pewnie miałabym wahania i obawy przed wejściem w taką relację, głównie z uwagi na to, że odkryłam jednak, że ja chyba też jestem bałaganiara. Zawsze miałam wrażenie, że gdyby nie ten mój partner, to bym tutaj miała większy porządek, ale że ja coś odłożę, a on potem tego nie odkłada na miejsce, to jest bałagan. Natomiast no mieszkam sama i jednak widzę, że ja też jestem bałaganiarą. Też bardzo często nie odkładam czegoś na miejsce, odkłożę coś na bok, robię po prostu, wiecie, kopce z ciuchów czasami, więc
więc mi się też zdarza, więc jeżeli bym odkryła dosyć wcześnie, że jest takim na maksa bałaganiarzem, to bałabym się, że gdybyśmy zamieszkali razem, to by się okazało, że po prostu będziemy żyć w jednym wielkim chlewie, albo że ja będę chodzić i sprzątać, jeżeli on tego nie robi, więc wydaje mi się, że pewnie tutaj byłoby jakieś 2 albo 3. No chyba, że na przykład on też by czuł, że jest bałaganiarzem i na przykład byśmy razem się motywowali do tego, żeby sprzątać, no to wtedy może taki powiedzmy 5,5, coś takiego bym dała. Natomiast jeżeli jest bałaganiarzem, żyje w chlewie i po prostu nie ma ochoty tego sprzątać, no to nie. Jest wojującym ateistą i tutaj właśnie to słowo wojującym ateistą, bo można być ateistą i po prostu sobie żyć i jakby nie narzucać swojego braku wiary innym ludziom, nie wytykać im tego, że jeżeli wierzą, to są głupi na przykład, cokolwiek, jakby można być ateistą i po prostu nie wciskać tego innym ludziom. Tak samo jak można być wierzącym i nie wciskać swojej wiary każdemu, kto na przykład nie wierzy. To samo cały czas powtarzałam to przy różnych tych skrajności, są naprawdę bardzo złe, więc ten wojujący ateista tak mi się trochę kojarzy właśnie z taką skrajnością, z takim wiecie, bardzo już agresywnym podejściem i wciskaniem tego swojego ateizmu wszystkim dookoła. I to zupełnie mi się nie podoba. To, że jest ateistą, nie jest dla mnie przeszkodą. Ja sama powiedziałabym, że... Sama nie wiem, czy ja jestem wierząca, czy nie jestem wierząca, natomiast no tutaj nie będę się wdawać za bardzo w szczegóły mojej wiary, natomiast właśnie w tym kontekście bym powiedziała, że to chyba nie byłoby dla mnie zbyt dużą przeszkodą, czy też jakby nie odejmowałoby zbyt wielu punktów, więc ja bym powiedziała, że 10 na 10, ale jednak ten wojujący, ten przymiotnik wojujący ateista trochę mnie niepokoi, więc jeżeli byłby faktycznie takim skrajnym ateistą, wiecie, takim agresywnym ateistą, to chyba bym nie mogła być z taką osobą, w ogóle ze skrajną osobą chyba bym nie mogła być, bo to jest bardzo męczące, jeżeli ja na przykład, nie wiem, powiedziała, zobacz jakie piękne niebo, jakoś tam coś tam i on by mi zaczął na przykład mówić, że to wynika z tego i jakby gdzieś, nie wiem, albo umniejszałby jakimś tam moim przekonaniom, to nie wiem, czy bym chciała z taką osobą być, więc tu by chyba mogło być 1 na 10, tym wojujący, ale tak normalnie to brak wiary mi nie przeszkadza. Facet jest 10 na 10, ale narzuca swoje zdanie. I to się ładnie wiąże z tym, co przed chwilą powiedziałam, czyli właśnie z tą skrajnością i z tym właśnie takim narzucaniem. Wydaje mi się, że nie. Poza tym ja też jestem osobą, która nie lubi, jak mi się coś narzuca. Z jednej strony dużo pytam o zdanie, dużo pytam o różne opinie, lubię słuchać w ogóle różnych stron. Czasami ja sama nie wiem, powiedzmy, nie mam jakiegoś zdania dokładnie wyrobionego i lubię słuchać różnych argumentów z jednej strony, z drugiej strony i zastanowić się właśnie, do czego mi jest bliżej, jakby gdzie łatwiej mi jest zrozumieć, powiedzmy, czyjąś rację czy coś w tym stylu. Więc jeżeli ktoś mi narzuca jakieś swoje zdanie, to nie do końca ja to będę przyjmować i to będzie po prostu taki odrzut po prostu piłeczki, po prostu, wybaczcie, będzie taki odrzut piłeczki, więc narzucanie mi swojego zdania raczej tutaj 2 na 3, coś w tym stylu, ale też z kolei jest nieporadny życiowo, nie umie nawet zmienić żarówki. I tu w tym wypadku na przykład to też 2 na 10. Sorry, ale facet musi być zaradny, musi umieć zmienić żarówkę, no proste, musi umieć, nie wiem, naprawić kran, jakby oczywiście ja nie wymagam, żeby powiedzmy, nie wiem, umiał złożyć samochód, tak, ale jednak jakieś takie podstawowe czynności w domu, no chciałabym, żeby jednak facet potrafił zrobić, tak, jednak nie, żeby nie musieć wzywać fachowca do jakichś tam najprostszych czynności, tylko żeby jednak móc właśnie mieć kogoś, kto, nie wiem, mam akurat tutaj jakieś takie dziwne halogenowe żarówki właśnie w łazience, no to wolałabym jednak, żeby ten facet mi to zmieniał, tak, że bo to tam akurat wiem, że jakoś przez ręcznik, bo ten mój właściciel to kiedyś zmieniał akurat, że przez ręcznik papierowy to jest jakieś w ogóle cudawianki się z tymi żarówkami tam dzieją, więc na przykład tego typu rzeczy, to chciałabym, żeby był w ten sposób zaradny, a nie żeby miał totalnie dwie lewe ręce i po prostu młotka nie umiał utrzymać. To raczej nie. To w moim odczuciu jednak facet musi tego typu takie drobne rzeczy w domu umieć zrobić. Ja nie mówię, że będę mu kazać i on będzie biegał jak pan złota rączka po całym mieszkaniu, wszystko naprawiał, ale chodzi mi o takie właśnie jakby trochę może moje przekonanie, może ono jest stereotypowe,
bo w sumie ja też mogę się tych rzeczy nauczyć i w sumie mieszkam sama i podejrzewam, że z czasem przyjdą mi rzeczy, które będę musiała sama zrobić, nie wiem, jak na przykład skręcenie wiatraka. Nie jest to może jakaś ambitna, wielka czynność, ale pewnie wcześniej, gdy byłam z moim ex, to on by skręcił ten wiatrak, a tak, to ja sama go skręciłam. Jestem dumna i blada z tego powodu, że mi się to udało i bardzo mnie to cieszy, tak, ale mimo wszystko uważam, że jednak facet, no, też powinien umieć takie rzeczy zrobić. Dalej, jest 10 na 10, ale bardzo chcę mieć dzieci. I powiem Wam, że tutaj bym tak dała 5 na 10. To nie jest całkowicie negatyw u mnie, że ja nigdy w życiu nie chcę mieć dzieci i po prostu nie wykluczam tego. Ja w sumie mam już 40 lat, zaraz 41 mi stuknie, więc to też nie jest teraz łatwy wiek, żeby zajść w ciążę. Przy mojej tuszy pewnie to też będzie wpływało na to. Natomiast nikt nie mówi, że powyżej wieku 40 lat nie można zajść w ciążę i nie można mieć nawet pierwszego dziecka. Więc jest to jak najbardziej możliwe. I kto wie, może będzie taki facet, że faktycznie, może nie tyle, że do tego mnie przekona, ale przy którym poczuję, że będę chciała mieć dziecko, bo na pewno nie dam się na nie jakby namówić czy przymusić. Jeżeli ja tego nie będę wewnętrznie czuła, to nie będę miała tych dzieci. Ja nie widzę w tym nic złego, nie każda kobieta musi mieć dzieci i nie każda kobieta powinna być przymuszona do posiadania dzieci, tak jak to próbuje zrobić nasz rząd na przykład. Więc to dla mnie nie jest jakoś tak bardzo, wiecie, negatywne. Wszystko zależy od tego, jak ja się będę z tym czuła i jak on będzie do tego podchodził, tak? Bo może być to na przykład jakiś ultimatum, wtedy wiadomo, że się rozstaniemy. Jeżeli ja tego nie czuję, on bardzo chce, to też nie ma sensu przywiązywać faceta do siebie, nie ma sensu zmuszać się do posiadania dziecka, bo a nuż, nie wiem, poczuje zew macierzyństwa, jak się to dziecko urodzi. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się nigdy nie stanie, więc wydaje mi się, że to nie jest raczej tędy droga. Dodatkowo też, jeżeli nie zgadzamy się właśnie w takich podstawowych rzeczach, to nie ma sensu iść na bardzo duży kompromis, bo raczej tutaj w moim odczuciu to na dłuższą metę może się po prostu nie udać. Tak więc dodałabym takie właśnie 5 na 10. Dalej, facet jest 10 na 10, ale nie ma żadnych znajomych. I tu bym się zastanowiła, bo ja na przykład nie mam jakiegoś turbo wielkiego grona znajomych. Nie mam, nie wiem, 25 osób w Warszawie, z którymi się codziennie spotykam i jak nie z jednymi, to z drugimi i tak dalej. Ja mam bardzo małe, bardzo wąskie grono znajomych, więc to, że ktoś na przykład też ma niewielu znajomych, nie jest dla mnie czymś negatywnym, ale jeżeli nie ma żadnych znajomych, pytanie, dlaczego nie ma żadnych znajomych? To może być takie zastanawiające, może być takie właśnie trochę może niepokojące, to nie będzie czerwona flaga, może będzie taka żółta flaga, żeby się zastanowić, żeby się przyjrzeć na przykład, czy jego zachowaniu, czy jego nawykom, może po prostu tak kłamie nagminnie, że wszyscy się od niego odwrócili, więc może warto zwracać na to uwagę, a może pożycza kasy nagminnie od znajomych i nigdy nie oddaje. Warto zobaczyć, dlaczego właśnie nie ma tych znajomych, co spowodowało, więc warto się temu przyglądać, więc ja bym tak może od razu go nie skreślała, może takie 4,5 na 10, coś takiego? Dalej, jest z innego wyznania i o tym chyba wspomniałam gdzieś wcześniej, o ateizmie było właśnie, takie zwojującym ateistą. Powiem Wam tak, inne wyznanie też mi nie przeszkadza, tak, bo jeżeli ludzie ogólnie dorośli... O, już dużo gadam, powinnam się czegoś napić. Ludzie dorośli, ludzie rozumni, ludzie kulturalni powinni móc ze sobą rozmawiać, nawet jeżeli się w jakichś kwestiach nie zgadzają. Nawet jeżeli głosujemy na różne partie, nawet jeżeli mamy różne podejście, nie wiem, do różnych sytuacji, do różnych kwestii, powinniśmy móc ze sobą rozmawiać. Jedyne, czego bym się bała, niestety jest to we mnie dosyć mocno, może nie tyle, że zakorzenione, ale jakoś tak mi weszło za dzieciństwa, jak był film Tylko z moją córką, z Sally Fields. Jednak wyznanie muzułmańskie, tego bym się chyba bała. Bałabym się, bo... oni potrafią bardzo czarować, bardzo oczarować kobietę, bardzo pięknymi słowami, a potem, gdy już ta kobieta jest w jakiś sposób związana z nimi, to się wszystko zmienia. I to niestety jest z różnych źródeł, wiadomo. I trochę się tego bym bała, więc
To jest, myślę, że dosyć stereotypowe podejście i podejrzewam, że nie każdy mężczyzna, który ma takie wyznanie, będzie tak traktował kobiety, ale mimo wszystko gdzieś bym się tego z tyłu głowy bała, że tak mogłoby się zdarzyć i wydaje mi się, że ten mój strach mógłby tutaj zaważyć na tym, że chyba nie związałabym się tak na stałe z mężczyzną o takim wyznaniu, ale jeżeli ma jakąkolwiek inną wiarę, innego jest wyznania, chociażby, nie wiem, wierzy w latającego potwora spaghetti, to wydaje mi się, że nie powinien być to problem, tak jak mówię. Jesteśmy ludźmi dorosłymi, rozumnymi, mam nadzieję, przynajmniej, że takich spotykam, więc jesteśmy w stanie właśnie wymienić się na przykład swoimi spostrzeżeniami. Dalej, jest 10 na 10, ale nie wywiązuje się ze swoich obowiązków domowych. Więc tutaj raczej bym powiedziała 2 na 10. Moim zdaniem jednak to nie jest tak, że jak mąż czy jak facet pomaga w obowiązkach domowych, to wow i w ogóle. W tej chwili no powinniśmy jakoś tak równo się dzielić. Wydaje mi się, że wiecie, też wywodzimy się z bardzo patriarchalnego, wow, pff, jakie to jest trudne słowo, jak się tak już dużo gada i język się zaczyna plątać. Gdzie właśnie kobieta była w kuchni, kobieta gotowała, kobieta sprzątała, kobieta ten, a mąż to był ten facet, który wychodzi do pracy i przynosi, wiecie, skórę na koniec dnia, tak to nazwijmy. Więc wydaje mi się, że jednak już od jakiegoś czasu, już od wielu lat od tego odchodzimy i to już nie ma czegoś takiego, że kobieta tutaj, wiecie, wszystko w domu robi, a facet tylko pracuje i nic więcej, tak? Więc no, raczej tu byłby podział, więc jeżeli się nie wywiązuje ze swoich obowiązków, jeżeli żadne rozmowy nie przynoszą jakby efektów, 2 na 10, raczej tu, no, wiecie, też jest trochę inaczej, kiedy jesteśmy już w długiej relacji. Wydaje mi się, że pewnie będzie to inaczej wyglądało niż jak jesteśmy w krótkiej relacji i na przykład gdzieś to na początku dopiero widać. To na pewno będą to powody do spięcia i możliwe, że będą to powody do rozstania. Dalej, facet jest 10 na 10, ale ma przeszłość kryminalną. No, pytanie jaką? Pytanie z czym związaną? Co to jest za przeszłość kryminalna? Dlaczego? Skąd? Jak? Jeżeli będzie szczery w tym, jeżeli powie dokładnie, to bym powiedziała, że nie jest to jakby takie bardzo negatywne, dlatego że w tej chwili naprawdę można mieć przeszłość kryminalną będąc dobrym człowiekiem i znam takie przypadki i niestety czasami po prostu no, gdzieś się popełni, że tak powiem, w życiu błąd i może się coś takiego trafić. Jeżeli jest to kryminalna w stylu pobił kogoś, ale faktycznie pobił kogoś, nie wiem, obrabował, zranił, ktoś wylądował w szpitalu, no miałabym pewne obawy, ale z drugiej strony zależy, jakim jest człowiekiem właśnie, czy się wyciągnął jakieś wnioski z tego, różnie może być. Myślę, że byłabym bardzo ostrożna tutaj, myślę, że możemy tak pójść jakoś 5,5 na 10, ale nie neguję całkowicie takiego człowieka, bo jednak wierzę w to, że można wyciągnąć wnioski i w jakiś tam sposób może trochę się zmienić, chociaż na początku powiedziałam, że my kobiety mamy to właśnie, często podchodzimy do tego, że mężczyzna może się zmieniać, a wcale się nie może zmieniać, ale chodziło mi o to, że się nie zmieni dla nas. Natomiast faktycznie, wiecie, w niektórych przypadkach facet może się jakby zmienić sam dla siebie. Dalej, facet jest 10 na 10, ale jest bi. Ciekawe, nigdy nie byłam z człowiekiem, który jest bi w żadnej takiej bliskiej relacji. To by mogło być interesujące. Myślę, że mogłoby być interesujące w kontekście, żeby zobaczyć właśnie, jak rozmawia też z innymi mężczyznami. Bo wiecie, my kobiety, jak widzimy, jak faceci rozmawiają, to nie myślimy sobie o tym, czy on flirtuje z innym facetem. I nasza zazdrość w tym momencie się nie włącza w ogóle. Ale z drugiej strony, jeżeli facet jest bi i pewnie ma wśród swoich znajomych też takich ludzi, bo jednak, wiecie, no miewamy... No to może być tak, że na przykład już takie wyjście z kolegami wieczorem nagle już jest takie, wiecie, takim trochę może powodem do zazdrości, powodem do niepokoju. Zależy tak naprawdę, jak ta relacja wygląda, jak jesteśmy w tym związku, czy ja się czuję pewna, czy się czuję spokojna, czy się czuję kochana, czy mu ufam. To wszystko zależy. To myślę, że mogło być interesująco. Natomiast, tak jak mówię, nie byłam, więc... Ciężko mi powiedzieć, jakby to wyglądało. Ciekawa jestem, czy też zupełnie inaczej jest z takim facetem niż z facetem takim czysto hetero. Ciekawe, ciekawe. Tak więc ja bym tutaj nie negowała, myślę, że tak 9,5 na 10, bo tak wiecie, nie jestem pewna, nie wiem za bardzo, więc niech będzie. Tutaj ma małego, czyli już rozmawiałyśmy trochę o tej sferze seksualności. Dla mnie jest ona istotna. Zależy, jeżeli jest to naprawdę taki mały pod tytułem, że generalnie nic nie czuć w ogóle,
To szczerze mówiąc, chyba bym nie była z takim człowiekiem, bo zabawkami to się mogę pobawić sama, więc nie wiem, przyznam Wam się, że mogłoby być to dla mnie problematyczne. Natomiast jeżeli jest po prostu mniejszy niż przeciętny, ale daje radę i facet wie, jak się obrócić w łóżku i ogólnie jakby jestem usatysfakcjonowana, powiedzmy, z naszych tańców w pościeli, to dla mnie nie ma większego znaczenia i wtedy spoko 10 na 10. Facet jest 10 na 10, ale słabo zarabia i nie czuje potrzeby, żeby to zmienić. Co dla mnie jest raczej zero. Fajnie, że jesteś przystojny, natomiast jeżeli nie czujesz potrzeby, żeby się rozwijać, żeby lepiej zarabiać, słabo zarabiasz, więc no, co to znaczy słabo zarabiać jeszcze? Tak, bo jeżeli słabo zarabia, ale ma mieszkanie i powiedzmy starcza mu, no, co to znaczy słabo zarabia? Natomiast jeżeli właśnie nie czuje potrzeby, żeby to zmienić, czyli trochę nie czuje potrzeby na rozwój, nie czuje potrzeby, nie wiem, zmian jakichś i tak dalej, mogłoby być to problematyczne dla mnie. Jeżeli słabo zarabia, czyli na przykład, nie wiem, mieszka kątem u znajomego na kanapie i nie chce tego zmieniać, to sorry, ale nie, no bądźmy dorośli, ja nie będę, powiedzmy, darmo zjada tutaj u siebie trzymać, że na przykład on będzie mieszkał u mnie i słabo zarabia, więc w ogóle się nie dorzuca, powiedzmy, do wspólnego życia. Nie, takiej osoby nie mam ochoty, nie wiem, dźwigać w swoim życiu, że tak powiem. Raczej bądźmy tutaj partnerami w relacji, a nie, nie. Drugie, mieszka z rodzicami. I szczerze mówiąc, może jeszcze kilka lat temu to byłoby takie no-no, natomiast w obecnych czasach naprawdę, słuchajcie, tak jest ciężko o kredyt, tak jest ciężko o zdolność kredytową, mieszkania są w ogóle w cenach w kosmos, więc naprawdę powiem Wam, że mieszkanie z rodzicami to nie jest, żaden negatyw czasami w tym momencie, zależy właśnie z jakich powodów, a może on się opiekuje tymi rodzicami, może mimo wszystko dobrze zarabia, dokłada się do domu, wiecie, to zależy, niekoniecznie samo mieszkanie z rodzicami musi być od razu czymś negatywnym, może być to po prostu, jakby wiecie, zbiór różnych sytuacji, na przykład, nie wiem, poznałam gościa na właśnie jednym z portali, który po prostu rozstał się ze swoją byłą, no i na przykład tak jak zresztą ja, tak, rozstałam się ze swoim mężem, jeszcze nie rozwiązaliśmy sytuacji kredytowej, więc nie stać mnie, żeby kupić kolejne mieszkanie, bo jeszcze mam, jakby wiecie, jeszcze jestem uwiązana tam i gdyby mnie nie było stać na wynajęcie mieszkania, mogłabym zamieszkać z mamą, tak? Na przykład nie chciałabym wydawać kasy na wynajęcie mieszkania. Też mogłabym być 40-latka mieszkająca z mamą, tak? Więc naprawdę różne są sytuacje, więc to niekoniecznie musi być coś negatywnego, więc powiedziałam, że tak 7 na 10, no bo z kolei trochę trudno się na przykład spotkać na wieczorne figle u niego i w tym momencie cały czas musielibyśmy być u mnie, więc dlatego 7 na 10. Dalej, jest po dwóch rozwodach. No ja już jestem po jednym rozwodzie, więc jestem w połowie. Co prawda dwa rozwody, no zastanawiałabym się dlaczego. Dlaczego już w tym wieku właśnie jest, w tym wieku, no zakładam, że jest mniej więcej w moim wieku, jest już po dwóch rozwodach. Byłabym bardzo ciekawa tych historii, jestem trochę ciekawska i wścibska, powiem Wam szczerze. Byłabym bardzo ciekawa i pewnie byłaby to znowu żółta flaga dla mnie. Bo jeżeli dwa związki, małżeńskie związki, czyli już jednak, czy on tak po prostu łatwo wskakuje w kolejne małżeństwo, po prostu myk, myk i w ogóle się nie zastanawia nad tym, dlaczego, z czego to wynika, więc tu bym się zastanowiła, czy tam są jakieś, nie wiem, nieprzepracowane rzeczy, czy z poprzednich właśnie małżeństw, zależy też w ogóle, jakie ma relacje z tymi byłymi małżonkami i jak to wszystko wygląda, więc powiedziałabym takie, powiedzmy, 6 na 10, bo tu bym się zaczęła zastanawiać, dlaczego, skąd się wzięły te dwa rozwody, czy nie wyciągnął żadnych wniosków z pierwszego, że wpadł od razu w drugie, znaczy pytanie, czy od razu w drugie małżeństwo, no ale zakładam, że tak jak mówię, jeżeli ma 40 lat i już jest po dwóch rozwodach, no to dosyć szybko się musiało hajdać, tak więc, no ciekawa jestem. Słuchajcie, zostało nam w zasadzie jeszcze kilka, wydaje mi się, że ostatnia taka rundka, więc facet jest 10 na 10, ale źle mówi o swoich byłych. I dla mnie to jest duży jednak minus, bo jakkolwiek byśmy się nie rozstali z tym z naszym byłym partnerem, czy było partnerką, wydaje mi się, że jednak nie powinniśmy za bardzo źle mówić o swoich byłych. Ja rozumiem, że wiecie, czasami może być to, nie wiem, był bardzo toksyczny związek, albo to była naprawdę straszna suka i w ogóle, ale mimo wszystko miejmy szacunek do osoby, która była w naszym życiu przez jakiś czas, wyciągnęliśmy jakieś wnioski z tego, ja też nie twierdzę, że wiecie, cały czas i w ogóle w samych planach i superlatywach powinniśmy mówić o tych naszych byłych, no ale z drugiej strony jednak na przykład, nie wiem, gdzieś cały czas podkreślanie, jaka ta była słaba, była zła, była coś tam,
też nie jest dobre, bo sobie myślę, że no dobra, a jak na mnie wyjdzie, to potem na mnie też będzie tak najeżdżał? Wiecie, nie chciałabym, żeby tak to było i ja na przykład, no dla mnie to byłby po prostu bardzo duży minus, raczej tutaj takie 2/3 bym powiedziała. Dalej jest 10/10, ale jest introwertykiem i witam w moim świecie, ja też jestem introwertykiem, więc wydaje mi się, że to nie byłby duży problem. Raczej by pewnie rozumiał moje potrzeby, na przykład czasami zamknięcia się w sobie wewnętrznego, naładowania energii, naładowania akumulatorów i tego, że na przykład jeżeli gdzieś wyjdziemy na jakąś imprezę czy coś, to potem przez 3 dni muszę odpocząć, odreagować albo coś w tym stylu, tak więc dla mnie tutaj pozostajemy na 10/10. Chcę, żebyś podejmowała wszystkie decyzje. Nie. I to też mówiłam wcześniej, tak? Bodajże o narzucaniu swojego zdania, więc tu z kolei mamy w drugą stronę, czyli w ogóle kompletnie, wiecie, nie. Facet musi mieć kręgosłup. W moim odczuciu przynajmniej, tak? I owszem, możemy się na przykład nie zgadzać i on będzie chciał jedną decyzję, ja będę chciała drugą i będziemy musieli się jakoś, nie wiem, dogadać, tak? Znaleźć jakiś kompromis albo w jedną, w drugą stronę i tak dalej. Ale ja nie mam ochoty podejmować wszystkich decyzji, i bo to jest takie trochę poczucie, wiecie, że jemu nie zależy, że no to nie ma dla ciebie znaczenia, jaką decyzję ja podejmę, no tak trochę jest to słabe, więc nie chciałabym takiego faceta, który chce, żebym podejmowała wszystkie decyzje, takiego trochę właśnie, nie wiem, uległego. Nie. Ja to musi być jakby taki trochę bardziej solidny facet, jak dla mnie. Więc tu 2/10. Dalej, facet jest 10/10, ale chce żyć na 2 domy i nie planuje wspólnego zamieszkania. Zależy, jak długo jesteśmy w relacji, bo jeżeli to jest na początku, no to wydaje mi się to naturalne. Natomiast jeżeli, nie wiem, spotykamy się 2 lata, to wydaje mi się to nawet trochę ekonomicznie zasadne, żeby żyć w jednym mieszkaniu i jakoś tak wspólnie, tak? Co mamy w tym momencie jedne, wiecie, jeden czynsz, jedne wydatki, jedne rachunki, jakoś tak... Życie na 2 domy? Nie wiem, w sumie chyba byłby to dla mnie jakiś problem, tak, na dłuższą metę, bo bym sobie się zastanawiała, czy on się po prostu w ogóle nie chce zaangażować, czy on w ogóle jakby nie czuje może takiego, wiecie, zaangażowania w ten związek, może tak, że właśnie po dłuższym czasie mimo wszystko dalej chce być wolny, mieć swoją swobodę, swoją przestrzeń. Z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, ale w pewnym momencie w relacji, wybaczcie, że tak ten, ale coś mnie zaczęło łaskotać, w pewnym momencie w relacji dochodzi jednak do takiego momentu, gdzie jakby pojawia się ten jakby pomysł zamieszkania razem. To może być różnie, może być po 3 miesiącach, może być po 3 latach. Zależy, jak nam w parze pasuje, ale tak w ogóle to chyba nie wiem, czy to nie byłoby dla mnie już taką właśnie informacją, że może on jednak nie jest aż tak bardzo zaangażowany i może jednak warto tutaj przemyśleć całą tą relację, tak? Więc bym powiedziała takie 4/10, nie tak całkowicie, że skreślam, ale tak, no może 5/10, ale tak jednak tutaj już warto by się było przyjrzeć. Dalej, facet jest 10/10, ale klnie jak szewc. Ja też dużo przeklinam, więc trzeba trochę znać miejsce, kiedy można przeklinać, kiedy, wiecie, jeżeli jesteśmy, nie wiem, w miejscu publicznym i on dosyć głośno klnie, tak, że aż każdy się odwraca, to byłoby to krępujące, uważam, że to jest niestosowne i raczej nawet ja się czasami powstrzymuję, tak, nie wiem, w tramwaju, jak rozmawiam, powiedzmy, przez telefon, to nie przeklinam głośno, może mi się zdarzy rzucić jakąś tam, wiecie, jakimś mięsem, jakąś kupą jedną czy coś, ale staram się ogólnie nie przeklinać. I jak rozmawiam sobie w domu, na przykład z Olą, no to owszem, dużo przeklinam, czyli na przykład w biurze z koleżankami zdarza mi się tam gdzieś też właśnie przekląć, więc nie jest to dla mnie jakoś, nie wiem, bardzo, bardzo zła cecha. Ale właśnie jeżeli to się zdarza jakoś tak w miejscach publicznych, albo nie wiem, gdzieś, gdzie widać, że na przykład ogólnie otoczenie nie przeklina, a on tam jedzie i rzuca mięsem co drugie słowo, to pewnie byłoby to dla mnie jakoś tak, wybaczcie, bo trochę buja się aparat na tym łóżku, to pewnie byłoby to dla mnie trochę takie krępujące no, zastanawiam się, czy to by wyszło od razu. Jeżeli by to wyszło od razu, to pewnie nie weszłabym za bardzo w taką relację na dłużej, bo właśnie głupio by się było spotkać z taką osobą, jeżeli dzieci i po prostu, wiecie, rzuca mięsem na przykład, nie wiem, spotyka się i powie, zajebiście wyglądasz. No tak, z jednej strony fajnie, miło, komplement, ale z drugiej strony tak trochę dziwnie, więc powiedzmy takie 4/10. Dalej, odwleka cię przedstawienie swoim rodzicom i przyjaciołom.
I to podobnie jak z tym zamieszkaniem razem. Jak długo jesteśmy razem? Odwleka, czyli nie wiem, po 5 latach jeszcze nie poznałam żadnych jego znajomych ani rodziców. Pewnie bym nie była z takim człowiekiem aż przez 5 lat. Nie wiem, po roku. Wiecie, a może rodzice są w Australii, więc trudno mówić tutaj o przedstawieniu, chociaż wiecie, są rozmowy te przez wideo, czaty i te podobne. Więc no, zastanowiłabym się dlaczego. Pewnie bym poruszyła to w jakiś sposób, zapytałabym się, czy się mnie wstydzi na przykład, czy po prostu może ma drugie życie. I wiecie, tam jest druga kobieta, która zna jego rodzinę i przyjaciół. Więc no, byłaby to dla mnie taka żółto-czerwona, taka pomarańczowa flaga. I zastanowiłabym się nad tym, dlaczego tak się dzieje, co powoduje. I wiecie, trochę trudno mówić, bo może być to tak, że na przykład jesteśmy już w związku, zaangażowane, bo powiedzmy związek trwa już, nie wiem, kilka miesięcy, rok. Jesteśmy już zaangażowane, długo się znamy i tak dalej. I to może się okazać, że to jest trochę takie właśnie trudne. I w tym momencie podjąć decyzję o rozstaniu z tego powodu może być bardzo trudne. Pewnie bym szukała jakiegoś rozwiązania, pewnie bym szukała właśnie, dlaczego tak się dzieje, pytała, jeżeli by zbywał mnie na zasadzie, oj, nie przesadzaj, albo jakimiś innymi wymówkami, no, pewnie bym się zaczęła zastanawiać, dlaczego tak się dzieje i czy coś się pod tym po prostu nie kryje, więc no, taka żółto-czerwona flaga, tak jak mówię, czyli jakieś powiedzmy 3,5 na 10. Dalej, jest domatorem ekstremalnym. I znowu to ekstremum, tak? Tam był wojujący ateista, skrajny, tutaj ekstremalny. Wiecie, już to powiedziałam kilkanaście razy w tym filmie, żadne skrajności nie są dobre. Jeżeli domator ekstremalny oznacza, że nawet, nie wiem, raz na miesiąc nie możemy gdzieś wyjść, albo do kina nie chce wyjść i po prostu nic, tylko praca, dom, praca, dom. Chyba bym nie chciała być z takim człowiekiem. Ja sama jestem ogólnie domatorem, ja też za dużo nie wychodzę, ale mimo wszystko czasami mam ochotę po prostu pójść sobie do kina, mam ochotę wyskoczyć na wino z koleżanką, mam ochotę cokolwiek zrobić, mam ochotę sobie pojechać, nie wiem, po prostu pospacerować, więc jeżeli to byłaby osoba taka, która w ogóle absolutnie, tak ekstremalne właśnie to słowo, nie wychodzi, to nie, to ja bym nie chciała być z takim człowiekiem, bo to może się zakisić po prostu w tym domu i tak naprawdę nie rozwijać w ogóle w żaden sposób i moim zdaniem to byłoby chyba nawet trochę szkodliwe, więc raczej to bym powiedziała, że 2 na 10. Dalej, jest 10 na 10, ale nie lubi czytać książek. Nie lubi czy nie czyta, to jest, tu są różne sytuacje, bo jeżeli nie lubi i jest ogólnie mało oczytany, ma ubogie słownictwo, wiecie, książki bardzo wzbogacają nasze słownictwo, wzbogacają nasz świat, naszą wyobraźnię, po prostu, no, książki są niesamowitym źródłem praktycznie wszystkiego, tak, emocji, właśnie budowania różnych światów, wyobrażania sobie, nowych słów, które poznajemy. Ja czytam książki też po angielsku właśnie, żeby też rozwijać trochę swój angielski, więc uważam, że czytanie książek jest naprawdę wskazane, chociaż powiem Wam, że ja od pół roku nie dotknęłam żadnej książki. Był taki moment w moim życiu, kiedy w ciągu roku, no może 2 lat, przeczytałam tych książek, nie wiem, 150 powiedzmy, tak, 200 na przykład. Był taki moment, gdzie naprawdę miałam bardzo dużą potrzebę czytania książek, ale teraz na przykład mam taki, gdzie no jednak po prostu mało znajduję czasu na to i wieczorami już na przykład nie mam siły, nie mam potrzeby, tak, ale jednak nie stronię od książek i czasami po nie sięgnę. Jeżeli to jest osoba, która nigdy nie czytała książek, to wydaje mi się, że nawet w ogóle już w takim pierwszym poznaniu to będzie też widać, czuć, że jest to osoba właśnie z ubogim słownictwem, mało oczytana, która mało wie, bo jednak, tak jak mówię, tak jak powiedziałam, książki bardzo mocno nas wzbogacają. Powiem Wam tak, ja chyba nie znam osoby, która nie czyta książek. Zawsze gdzieś, no tak jak mówię, to nie musi być tak, że czytamy non-stop, odłożymy jedną, kończymy jedną i zaczynamy drugą. Może się zdarzyć, że po prostu, wiecie, jest jakaś przerwa oczywiście, ale żeby tak absolutnie nigdy żadnej książki nie czytać i nie lubi czytać, to chyba nie poznałam takiej osoby. Wydaje mi się, że to będzie osoba jednak dosyć uboga, tak? Jakby w doznania i w ogóle w rzeczywistość. Więc nie wiem, czy bym z taką osobą chciała być. Wydaje mi się, że to by było raczej takie 2 na 10.
No dobra, słuchajcie, i dobrnęliśmy do końca tego filmu, był bardzo długi, ale sporo żeście mi właśnie takich tych sugestii wrzuciły, wydaje mi się, że odpowiedziałam na wszystkie, mogłam też niektóre połączyć w jedno, jeżeli na przykład było te 20 lat młodszy, 10 lat młodszy, czy kwestia właśnie dotycząca seksu. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało, jeżeli tak, to może za jakiś czas to po prostu powtórzymy. Jestem też ciekawa, czy Wy macie jakieś właśnie odniesienia do tego, co powiedziałam, może macie jakieś doświadczenia na przykład z czymś, coś takiego właśnie, jeżeli chcecie się oczywiście podzielić jakąś swoją historią, czy jakimiś właśnie swoimi przemyśleniami, to koniecznie napiszcie, czekam na Wasze komentarze, myślę, że to będzie bardzo ciekawa sekcja komentarzy po takim filmie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli stawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał, a ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, chłodno, w zależności od tego, co lubicie, może tęsknicie za tymi upałami, bo chyba już z tego, co wiem, przynajmniej dzisiaj jak nagrywam, to jest 30 stopni, jest jeszcze upał, ale w tygodniu już ma być niższa temperatura, więc w zależności od tego, co wolicie, ja się nie mogę doczekać, żeby chociaż troszkę zelżały te temperatury. Zaraz sobie włączam właśnie wiatrak, żeby się trochę ochłodzić. No a tymczasem dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa, pa!